Siema, z tej strony Agronik TV i dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo gramy sobie w ETS-a. Jest ze mną dzisiaj Tata Rosek. Witam. Sponsorem programu jest firma Bialew, firma handlowo-usługowa, zapraszam na Instagrama. I dzisiaj sobie lecimy trasę chyba 400 km. Dwa tak. Volvo Euro 6, 750 koni. To co, myślimy, że lecimy? No. Polecę pierwszy. Dobra. Tylko wyłączę sobie chudy. Wyjeżdżam, bo mamy dzisiaj długi ładunek, aż dwie naczepy. O, akurat zielone. To akurat. Możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem na początku odcinka, bo to się liczy. Selamu aleyküm. Sesim geliyor mu, alo? To jest zielone już. Możemy cisnąć. Ale to już czerwone. O, nie wyhamowałem, taki ciężki ładunek. No, jak się ma dwie przyczepy, to na pewno. Ale tak stoję tu na pasach. Dobra, zielona. Dobra, wyjechałem. Żebym ja ciebie tam nie zaczepił przypadkiem w lusterku. Patrzę. Nie, moje Volvo ciasne i wąskie. Masz jakiś suchar na dzień? Nie, właśnie dzisiaj nie mam. Może akurat jak ci się przypomnie suchar. To może podczas drogi. Dobra. A tu kierunek muszę dać. Trochę przygazuję, bo wolno jechałem. Myślę, że za stówkę pojedziemy. Policji może nie będzie. Może tak. No to i tak. Mało fotoradarów. No. Gdzie my lecimy? Pamiętasz może? Osnabrück chyba. A, to by w Niemczech, no tak. Dobra, ja stówę mam na liczniku, nie wiem jak ty. Ja też. No, ja na tempomacie jadę. Napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze ulubione Volvo. Znaczy nie Volvo, tylko jakie ulubiona ciężarówka. Moje na przykład Volvo. Bardzo fajna. O, trochę zwolniłem, widzę, dlatego mnie wyprzedzasz. Ale się ma 700 koni. 750. No, jest czym jechać. Właśnie. A też przygazowałem. Kurde, nie dam się wyprzedzić. Nie ta klasa. Dobra, już dam, jedź pierwszy. Tutaj jest ten, masz zjazd na dół. Bez kitu. Chodź, że nie powiedziałeś, bo to była kraksa. Boże, chłop stoi! Skamuj! Co to za jakiś jełop stanu? Da się go wyminąć? No, da się. Mam dwie naczepy, dobrze, że po boczem bardziej jechałem od lewej strony. Bo jakby się jechał bardziej trzymać po prawej stronie, to byś nie wiem, czy wykręcić. Ja nie wiem, czy ja dam radę, ale chyba dam. Ja zwolnię, tak. Dobra, dałem rady. Uff, barany głupie stają, tak. To jeszcze za mną ktoś jedzie tam. No,
ale jednak żeby rozpędzić się z dwoma naczepami, to jednak nie jest tak łatwo. Ten czerwony to cię, to nie powiem, śmiga. Przede mnie Menda. Jakiś Niemiec. Ile ty tam na liczniku masz bestówkę? Ja też stówkę. Masz dużo paliwa? No na ten kurs starczy. No ja tak myślę, że pod koniec kursu jeszcze się zatrzymam, bo to będzie tak w miarę na styk. Ja mam jeszcze 1700 km do przejeżdżania. No ja mam 1670. No. Elegancko się takim Volvem jedzie. No. To jest maszyna potężna. Ale jakoś tak sztywno. Z czym sztywno? W Scanii. No, w Scanii to akurat tak. Volvem się lepiej jedzie. Szczególnie tymi nowymi. O, muszę ci trochę podgonić, bo zwolniłem. No ja pedał puściłem, niech. Wola boska tak zwana. Niech się dzieje, co się chce. Ja jadę 110, żeby cię tylko podgonić. To tak chwilowo. Tak, tak. Jak jest nielimitowana prędkość tam 160, na pewno jedziesz. Jak to na liczniku nie ma nawet 160, tylko 120. Ale ty masz podrasowany. He, skąd wiedziałeś? Tutaj dzierżawy. Ty! Zgasz mi! Jak? Przez przypadek kluczyk przekręciłem. No nie wiem, jak się to zrobi. Łopie, ja tutaj wycieraczki załączam, a to kluczyk mi się włączył. To ja zwolnię trochę. No to tam jakbyś mógł, ja już się rozpędzam powoli. Tu tam na tym ze zgórku się rozpędza trochę. No ja tu na tym. No tutaj już większy ruch widzę. No, widzę, ze Słowacji jadą ludzie. No. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się taki ETS-ik, żeby nagrywać. Ja lubię sobie w niego pogrywać. Jedziesz za mną, czy już? Ja wyjadę, czekaj, tego tego jak on to był, Słowacjana wyprzedzę. No ze stówę też jedzie pewnie, z Carrefoura. Ciemniaki, pyry wiedzie do Niemców. Pyrki, pyrki. Ach, bierze, bierze. Okay, z górki, o, tu dwupasmówka, tu już nie trzypasmówka. A tu 120 można jechać. Jak? Ale to dla samochodów tylko. Osobówek. No ja pod osobówkę się nie zaliczę, nie? No wiesz. Czekaj, już się prawie dogoniłem. Cię widzę w lusterku. Moje Volvo wszystkie tłoki wyciska, żeby cię tam dogonić. Ale. O, jest biało-czerwone. Szybka, no, żełek. Zmienię pas. Kieruneczek. Który z lewego? Dobra, to ja. Środkowy. A ile ty jedziesz na liczniku? Stówka. 102. Ja już też stówkę jadę. Lekko
chyba przyzwolniałeś. No zwolniłem, mówię, może nie to dogonić, ale widzę, że... Na stówkę jadę. Ja też już. Ej, zjedz, 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 zjedz! Zjedź! No to tak się kończy jechanie takim pasem. Aj, bo ja zmęczony jestem. Teraz tamtym jedziesz, chłop wyprzedza. Nieważne. Ktoś na CB radio gada. O, to też skręt. Baju jaju, będę słyszeć jak ostatnio. Ja cię nie widzę tam z tyłu. Oj, ja już dojeżdżam do ciebie. No nie wiem. Ja pojechałam skrętem. No ja jestem za... Aha, dobra. Rozpędzam skrzydła już. Ty, a tam są dwie naczepy? Nie zgubiłem żadnej? Nie, nie, nie. Jakbyś zgubił, to by było problemo. No. Gdzieś tam w tyle jesteś. Spokojnie. Na 90 pojadę, żebyś mnie dogonił. Ale lepiej jedź szybciej. Pojadę 90, żebyś mnie dogonił. O, już cię widzę. Ty zjeżdżasz? Nie. Ale ty zjeżdżałeś na prawy bok, nie? Fabryczki lecą. Ile tam kilometrów zostało na tym GPS-ie, bo u mnie się nie wyświetla? 24. Kilometry tylko? Tak, tak. O, to szybko zleciało, powiem wam. No. Sorki, lekko się zagapiłem. Zauważyłem. Pamiętajcie, że na 5000 subów będzie nagrywane z kamerką. Zachęcam do subowania. Jakiś Portugalczyk. Sibi. Bo zresztą nie trzeba. Myślałam, żeby na stacji się zatrzymać, ale mam jeszcze sporo kilometrów do zrobienia. Widzicie, możecie spojrzeć na licznik, moje Volvo ma dopiero 1000 km zrobione, nowiuśkie. Szczęście innym jeździłem. My z Tatarowskim jakoś w miarę tak samo kupywaliśmy te Volvo, także on też ma gdzieś pewnie tyle, bo może trochę więcej. Ale ja mam 3000 już. No to mówię, że ci podobnie kupywaliśmy. On kupił pierwszy, mówił, że niezłe Volvo, to i ja kupiłem. Ale bo Volvo jest najlepsze. No, a plus jeden, byczku. Kto kto napisze... Hello, my friend, Sigan. Znowu Portugalczyk. Kto napisze w komentarzu hashtag lubię Volvo, przypnę serduszko. Hello, hello. Napisz jeszcze w komentarzu coś. Plus jeden. My tu zjeżdżamy, więc no, uważaj. No wiem. Zwolnij trochę i mnie puść. Stówę jadę, to ty przede mnie wjeżdżaj, spokojnie. Ty u mnie po barierkach jechałeś. Trochę lagi ma ten... Właśnie, no. Widzę.
Nie ma jak hamować ręcznym. Był znak, więc trzeba było. No ja nie widziałem go, no. Choć piesie to nie piękne. Patrzyłem, bo się zagapiłem znowu. Mam jak w Polsce. Jeszcze 40 km. Fajran. Tam szybko wleciała ta podróż. Ty jak on przeciął tutaj, jechał środkiem. Kierowca z bombowca się znalazł. Chyba. Co ty mówisz? Suck me, motherfucker, suck me. You are so busy, I'm not. Gdzie ty jesteś? Bo ty ja nie trochę w tyle jestem. Ale już cię doganiam, spokojnie. Masz bardziej lekki ładunek. No, bo ja tu chyba ten wiozę. Jakiś wir czy coś takiego, nie wiem. No ja chyba wiozę. Co ja wiozę? O, już dojeżdżamy. 17 km. O, no już widzę na mapie nawet. Ja tu zwany. Tutaj takie ostro zakręta, ja wiem. Ale zostawili na poboczu, szkoda ciężarówek. O. Skręcamy tutaj. No myślałam, że aż mi tam wjedzie w tył ciężarówki, tak szybko jechali. Do tyłu lusterko. A tego chyba przed chwilą. Tak mi się wydaje. Szczerze to nie wiem. Jakbyście słyszeli jakieś drgania, to moja kierownica. Tak, gierzykiel ruszla, nebo... Kolejne. Bro, sorry, sorry. A szkoda, mamy singla, hama, hama, singla. Ja zjechałem. No ja też, chyba nawet w te same miejsce jedziemy. Tutaj skręcasz? Tak. A, no to i ja tu skręcam. Widzę, za mały ten skręt zrobiłeś. Czeka, właśnie, jakiś żywot pod postawą. Bro, fuck you, man. Man, fuck you, bro. Report. Że widzowie, ja to pewnie już będę kończył dzisiejszy odcinek. Jeszcze wiadę. Tu się zatrzymam. Przeddałem strzechę. Ja będę kończył ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i do kolejnego. Siemka. Bye, bye.